Już za chwilę się zacznie. Wielki 18. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Zapraszamy do stanowiska P13, gdzie jest stanowisko portalu polskieradio.pl. Dzisiaj mamy dla Państwa wyjątkową okazję. To jest druga odsłona akcji Dotknij Dźwięku. Dzięki tej akcji będziemy budowali pomnik dźwięku. O kapsułę czasu, która za kilka lat będzie mogła odsłuchać to, co dzisiaj Państwo będziecie tutaj mówili. Zapraszamy serdecznie. P13, pomnik dźwięku, polskieradio.pl. Ludzie już chodzą. Wystarczy wejść do tej kabiny i to nagrać ważne kabina, swoje słowa. Proszę się nie bać, zapraszamy. To jest przesłanie dla współczesnych, a także dla młodego pokolenia, z którym przyszedłem właśnie do tego studia. Żyjemy w czasach bardzo niespokojnych i to przesłanie, które chyba byłoby najważniejsze z naszego punktu widzenia, to jest wezwanie do zgody, bo zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Prawdziwe przesłanie dla tych, którzy będą nas słuchać za 50 lat, to pierwsza rzecz. Słuchajcie radia, bo to jest medium najbliżej ludzi. Po drugie, przygarniajcie zwierzęta. Po trzecie, codziennie mówcie bliskiej osobie, że ją kochacie. Jedziemy. Ja powiem to, co mówię najczęściej polskim radiom. To pierwszy program Polskiego Radia. Minęła 9:00. Słuchają Państwo Lata z Radiem. Portal polskieradio.pl w tym roku na pikniku naukowym, 18. pikniku naukowym, prezentuje akcję, którą nazywamy między sobą Dotknij Dźwięku 2. To jest odwołanie do akcji sprzed 2 lat, kiedy prezentowaliśmy wydruki trójwymiarowe dźwięków ikon z historii Polski, historii świata, które mamy w archiwum Polskiego Radia. Próbujemy ludzi zainteresować dźwiękami, które Polskie Radio nadaje od 90 już prawie lat. I dlatego proponujemy naszym słuchaczom, naszym użytkownikom wspólne zbudowanie, od tego roku poczynając, pomnika dźwięku. Nie tylko prezentujemy dźwięki wydrukowane w 3D, ale również nagrywamy poprzez naszą stronę pod adresem dotknijdźwiękupolskieradio.pl i tutaj na pikniku naukowym w pawilonie 13 nagrywamy to, co dla uczestników tej zabawy, tego projektu wydaje się ważne, interesujące, co chcieliby, żeby przetrwało. Przygotowana przez nas aplikacja wizualizuje nagranie i każdy uczestnik, każdy, kto nagra swój dźwięk, może otrzymać coś w rodzaju modelu własnego pomnika dźwięku wkomponowanego w przestrzeń miasta Warszawy, Wrocławia, Pszczyny. Takie 3 miasta wybraliśmy. W przyszłym roku zaproponujemy pomnik dźwięku realny, który będzie te wszystkie dźwięki zbierał, który będzie albo w budynku Polskiego Radia, albo przed budynkiem Polskiego Radia, a może gdzieś w centrum Warszawy, czy właśnie Wrocławia, i który będzie zbierał i zatrzymywał na wieczność nagrania, które nam się wydają ważne, istotne i któremu odpowiadam. Chcemy, żeby przetrwały.